Dzień dobry, kochani. Już jakiś czas temu Wam obiecałam, że przesadzę paprotkę, bo prosiliście o to, bo macie często problem, ponoć, z przesadzaniem paprotki z uwagi na jej system korzeniowy, który faktycznie jest bardzo gęsty i splątany i ciężko go oczyścić dokładnie z podłoża. I często właśnie no, prosiliście mnie po prostu o to, więc dzisiaj to zrobimy. Jeżeli chodzi o paprocie, to dobra wiadomość jest taka, że nie musicie się bardzo spieszyć z ich przesadzaniem po zakupie. Moje są ze mną już chyba od stycznia, a jest maj i jeszcze ich nie przesadzałam. To są rośliny, które dość potrzebują stałej wilgotności w podłożu. Nie lubią ziemi, która przysycha. Więc w tym podłożu produkcyjnym wcale nie jest im tak najgorzej, bo ono właśnie ma takie parametry, że długo utrzymuje wilgoć w obrębie bryły korzeniowej. Więc one sobie radzą w tym całkiem nieźle i naprawdę nie jest tak, że musicie od razu dzień po dostaniu rośliny ją przesadzić. Akurat z paprociami nie ma pośpiechu. No ale w końcu przyszedł ten czas, więc zrobimy to razem. Jeżeli chodzi o podłoże, możecie się zaopatrzyć w gotowe podłoże do paproci, na przykład w dżunglu. A jeżeli chcecie robić sami, to może być to ziemia uniwersalna zmieszana z perlitem. I do tego dobrze jest dodać trochę włókna kokosowego, żeby właśnie to podłoże dłużej trzymało wilgoć. Można też dodać trochę ziemi kwaśnej albo torfu kwaśnego, bo paprocie lubią taki kwaśny odczyn podłoża, tylko też nie przesadźcie, no bo bez przesady to nie są borówki czy azalie, nie? Ta ziemia powinna być taka lekko kwaśna, a nie mocno. No i tyle, czyli jak sobie przyjrzymy to podłoże, to ono jest takie bardzo lekkie. Ono nie jest takie gumowate, zbite, ale też nie jest takie bardzo sypkie, jak na przykład podłoże do filodendronów. Jest takie leciusieńkie właśnie i ono będzie jednocześnie właśnie nie będą się w nim robiły takie zbite grudy, bo jest takie sypkie, ale będzie utrzymywało dość długo wilgoć, co paprocie właśnie bardzo lubią. Dobra, no to co, zaczynamy. Słuchajcie, zaczynamy sobie od narecznicy i przypominam Wam patent na wyciąganie roślin z doniczki. Dobrze jest doniczkę tak trochę pouciskać ze wszystkich stron, wtedy łatwiej roślina nam wyjdzie z podłoża. Następnie chwytamy przy nasadzie, ważne, żeby nie za liście, nie za końcówki. No i możecie lekko przychylić i lekko tak poruszać ziemią i wtedy ona zaczyna ładnie sobie z doniczki wychodzić. Ja będę sadzić do tej samej doniczki, bo one nie są na tyle rozrośnięte, żeby, słuchajcie, zmieniać doniczkę na większą. Uważam, że zupełnie nie ma takiej potrzeby. Paprocie mają te korzenie dość drobne. No i widzę, że tutaj faktycznie ta wilgoć długo się trzyma. Ja podlewam te paprotki przez włożenie na około godzinę do miski z wodą i podlewałam je w piątek, a mamy środę. Także po 5 dniach jeszcze jest naprawdę całkiem ta ziemia wilgotna. Na wierzchu już lekko przeschła, ale pod spodem jest jeszcze naprawdę całkiem wilgotno. Przy okazji przyglądam się tutaj korzeniom i czy coś tutaj niepokojącego widzę, jakieś, nie wiem, insekty, coś, nic tutaj takiego nie widzę. I teraz jeżeli chodzi właśnie o oczyszczenie ziemi. Pamiętajcie, że przy okazji paprotek nie jest to konie... O, zobaczcie, idą te nowe pastorały wychodzą. Ile ich tu jest, ale pięknie. To, co wygląda tutaj jak takie żuki, to są nowe pastorały właśnie zwinięte. Zobaczcie, liście, które już wychodzą, ale fajnie, ale niespodzianka. Dobra, i teraz tak, ponieważ, tak jak Wam mówiłam, paprocie lubią to podłoże takie, które długo utrzymuje wilgoć, nie jest im źle w podłożu produkcyjnym, a właśnie jest ciężko te paprocie dokładnie oczyścić z ziemi, bo te ich korzenie są niesamowicie drobne, ale takie bardzo liczne, pozbijane w takie... no nie wiem, jak to nazwać, no po prostu ciężko faktycznie tą ziemię z pomiędzy nich wyciągnąć, wydłubać, żeby ich nie poszarpać, więc ja je oczyszczam tylko trochę i też się tym nie stresujcie. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, wrażliwe filodendrony albo jakieś kaktusy, sukulenty, no to wtedy jest dość ważne, żeby to włókno, czy dyshidie, o ichoje, to wtedy jest dość ważne, żeby to włókno dość dokładnie tutaj oczyścić,
W przypadku paproci naprawdę zróbcie to delikatnie i zróbcie to tylko trochę. Nie ma sensu ich szarpać, niszczyć im korzeni, skoro posadzicie w podłoże dość podobne tak naprawdę. Więc słuchajcie, bez napinki ja tylko takie, tak jakbym, nie wiem, gumką ścierała, lekko tak widzicie palcami osypuję to co się da i w ogóle nie będę tam w środku dłubać, bo nie ma takiej potrzeby po prostu w przypadku paproci, a no zawsze jest to ryzyko, że te drobne korzonki się uszkodzi, więc no ten patent po prostu na przesadzanie paprotek jest bardzo prosty, po prostu usuwacie tylko troszkę tego podłoża i nie dziobiecie ich za mocno. Tak mi się wydaje, że tak zawsze to robię, że tutaj no, można by próbować. Gdybyście chcieli oczyścić troszkę bardziej, to pomaga, kiedy ziemia jest trochę przeschnięta, wtedy jest ją łatwiej usunąć. Można też sobie spróbować włożyć całą bryłę korzeniową do wody i tak na trochę ją tam zostawić i potem tak poruszać. Wtedy też to podłoże odchodzi. Albo też dobrym patentem jest takie opukiwanie bryły korzeniowej. Wtedy ta ziemia, wybaczcie dźwięk, wtedy ta ziemia zaczyna się po prostu osypywać. Świetnie się to robi o ścianki kosza na śmieci. To gdybyście chcieli jednak trochę bardziej ją oskubać, ale wydaje mi się, że naprawdę nie ma takiej potrzeby. Ja już przy takim etapie pozostanę. Zobaczcie, wcale tego podłoża dużo tutaj nie odpadło. Mamy taką całą tutaj bryłkę i nie będę już tego więcej obskubywać. Przy okazji powycinam to, co gdzieś tutaj mam jakieś złamane liście. Niestety to je od razu odetnę. Jakieś pojedyncze podsuszone to też, bo po co mi to? Ja nie lubię bardzo, jak coś mnie potem straszy takiego brzydkiego. Jakieś pojedyncze podeschnięte tutaj są, ale ponieważ ogólnie stan rośliny jest ok i nie chcąc obcięłam ładnego liścia. To się niestety zdarza, to zawsze boli. I co? I idą właśnie te nowe pastorały, no to jestem zadowolona i się tym nie przyjmuję, że jakieś pojedyncze listki mi tutaj podeschły. Może palcami będzie mi nawet wygodniej. No i teraz sobie nasypię troszkę ziemi na dno doniczki. Zawsze starajcie się sadzić na taką samą głębokość, na jakiej roślina była, żeby ani nie zasypać zanadto tych części, które były wcześniej nad ziemią. O, tu trochę za dużo nasypam. Ani żeby no nie zostało coś na wierzchu i nie wyschło. Więc myślę sobie, że tak będzie dobrze. No i teraz zasypujemy. Ja to chyba ręką zrobię, będzie mi wygodniej. Przesadzanie jest, słuchajcie, naprawdę super proste. Wiem, że dużo osób się tego boi. Nie bójcie się przesadzać. To jest mega proste. A jak ktoś się strasznie boi i się nie przekona, to przypominam też, że możecie sobie u nas w dżunglu przy każdej roślinie praktycznie dokupić opcję przesadzenia i wtedy Iza przesadzi roślinę dla was już do specjalnego, dobranego podłoża. Więc jeżeli to babranie się pazurami w ziemi was nie przekonuje, to ja to w pełni rozumiem i też macie taką opcję do wyboru, do koloru. Ja lubię, ale domyślam się, że nie każdy musi lubić. I to potem sprzątanie podłogi, zamiatanie. Dobra. Zawsze warto zostawić taki centymetr od góry luzu, bo potem jak macie ziemię dosypaną do samej górnej krawędzi doniczki i podlewacie, chociaż akurat paprotki może lepiej od dołu, ale no to warto mieć taki nawyk, bo jak macie tak do samej góry, to potem przy podlewaniu wszystkie meble się zalewają, bo się po prostu ta ziemia z wodą odlewa. No i tyle. Starałam się na górze zbytnio nie uciskać, po to, żeby ułatwić dostęp powietrza do ziemi, ale też po to, żeby tych nowych pastorałów wychodzących tam nie pozgniatać. No i jedną już mamy. Zobaczymy teraz,
Słuchajcie, drugą, co tu się dzieje. Też ją łapię za nasadę, czuję, że ona wychodzi od razu, więc nawet nie muszę nic ugniatać. Ona też ładnie sobie radzi, też jakieś tu drobne podsuszenia są, ale pamiętajcie, że w naturze rośliny i tak z reguły wyglądają znacznie gorzej niż u nas w domu. To my mamy takie oczekiwania i takie wyobrażenia, że rośliny to są takie jak namalowane z obrazka idealne, a przecież w rzeczywistości rośliny też są atakowane przez szkodniki, przez grzyby, przez różne wirusy, pasożyty i też chorują i też podsychają. Poza tym nikt tych brzydkich liści w naturze nie odrywa, one często na roślinie zostają. No i tak to wygląda, wcale nie jakoś tak znowu obrazkowo. Ale oczywiście my w domu możemy sobie to wydziubać. O, tu widzicie, kawałek się urwał. Ja dzisiaj coś po prostu jestem niszczycielska. Chodzi mi tylko o to, żebyście się nie przejmowali, że jak są jakieś drobne podsuszenia czy brzydkie liście pojedyncze przy takiej gigantycznej masie rośliny, to żebyście nie wpadali w panikę. To jest po prostu normalne i się tym nie przejmujcie. I to jest też tak, że to są liście od spodu, które mają nie mają słońca, nie mają, no powietrze mają, ale nie mają dostępu światła, są jakby na samym dnie. I też dlatego podejrzewam, najszybciej się przesuszają. Ta papryć, widzę, że ma trochę ten system korzeniowy grubszy, więc też jest trochę łatwiej ją obskubać, ale też nie robię tego mocno, tylko tak z wyczuciem, lekko palcami wchodzę między korzenie i tak ruszam tym podłożem, żeby ono samo odpadło, żeby tych korzeni nie poszarpać, ale tutaj odchodzi o wiele łatwiej. Też nie będę jej obierać jakoś do zera, trochę tylko, słuchajcie. Też widzę, że długo ta wilgoć jest. Tak się powiem wam, obawiałam też, że ja będę te paprocie zasuszać, ale faktycznie jak je tak na tą godzinę zostawię w wodzie, to im na tydzień tej wody wystarcza. I wcale nie muszę podlewać co 2-3 dni. Są w plastikowych osłonkach i właśnie tak się porządnie napiją, to potem naprawdę tą wilgoć trzymają. Tutaj na dole to wręcz, nie wiem, czy ja nie będę musiała troszeczkę tego podlewania nawet ograniczyć, słuchajcie, bo to przecież już minęło 5 dni od podlania, a one tutaj na dole mają całkiem jeszcze tak mokrawo, nawet bardziej niż wilgotno, to powiedziałabym, że mokro. Więc nie wiem, czy trochę im nawet nie będę tej wody, nie będę ich tam krócej w tej kąpieli trzymać. No i tak się bawimy, słuchajcie. Tak sobie to osypujemy. Część korzeni oczywiście nam tutaj z tą ziemią odpada, to jest normalne, ale to też nic się złego nie dzieje, tak? No a to są rośliny z naszego challenge paprotka. Przypominam wam, że ono ciągle trwa. Jeszcze mam jedną chumatkę, ale jakoś już stwierdziłam, że mi ziemi nie starczy i innym razem się załapię, ale żyję też, jakby co. No i przypominam wam, że to wyzwanie trwa. Ono polega na tym, że w 2022 dowieziemy paprotkę do grudnia, nie umrze nam i uda nam się, tak? No mi na razie się udaje, już 5 miesięcy za mną. Wszystkie 3 paprotki, które sobie wzięłam pod opiekę, żyją, mają się dobrze, więc jestem z siebie dumna. Mam nadzieję, że u was też to wygląda podobnie. Jakoś się tu muszę... Dobra, leży. No i znowu podobnie. Nasypię trochę podłoża na dno. Tu może trochę więcej, bo bardziej mi się udało obrać. Też nie przesadzam do większej doniczki. Zupełnie nie mam takiej potrzeby. Pamiętajcie, że rośliny w większych doniczkach mają tendencję do gnicia, bo po prostu nie są w stanie takiej dużej ilości nadmiernej ziemi przerobić. Tu już na pewno nie będziecie nic widzieć, bo ona jest tak rozłożysta, że wszystko wam zasłoni, ale po prostu dosypuję ręką podłoża z boku, tak żeby wypełnić doniczkę. No i właściwie tyle, słuchajcie. Naprawdę nic trudnego, nie stresujcie się. Starajcie się tak właśnie za mocno tych korzeni nie szarpać. Spokojnie, sporo tego podłoża może zostać. To nie są sukulenty, żeby to był jakiś problem. Więc nie bójcie się, przesadzajcie śmiało.
Mam nadzieję, że Was zachęciłam i że Was zachęciłam też, słuchajcie, do paproci, bo jak widzicie, da się. To są też moje pierwsze prawie że paprotki w życiu i jakoś to idzie. Także myślę, że warto spróbować, bo da się. No i dobra, do zobaczenia przy następnej okazji. Słuchajcie, wszystkiego zielonego, przesadzajcie, świrujcie, bo teraz jest na to idealny czas.